Witam panie trenerze po powrocie z Rimini. Jak czujesz się na wolności? Jak czujesz się bez bańki? Ja myślę, że tego uwięzienia tam nie było tak bardzo czuć i ten czas minął bardzo szybko. Mieliśmy sporo pracy, dużo się działo, dużo problemów, dużo też fajnych chwil. No ale cóż, no wróciliśmy i w tej chwili przechodzimy dalej do następnych zajęć, do następnych działań. Bańkę mamy za sobą, zostawia ona wiele wniosków, wiele refleksji też. Na pewno mamy dużo materiału do prześledzenia i no ja zrobię wszystko, żeby to wszystko skonsumować i wyciągnąć takie wnioski, które pomogą nam być jeszcze lepszą drużyną. No właśnie, jeśli chodzi o wnioski, 4 lipca powrót do Szczyrku, zgrupowaniem. Mówiłeś podczas ostatniej naszej rozmowy, że będziesz ograniczał ten skład, ale zacznę od drugiej części pytania. Wtedy jeszcze nie znaliśmy odpowiedzi, czy pojawią się nowe nazwiska w grupie zawodniczek przygotowujących się do Mistrzostw Europy. Tak, będzie kilka nowych nazwisk. Tutaj muszę przyznać, że cały czas pracowaliśmy też z drugą grupą w Szczyrku. Tam dziewczyny pracowały pod kątem indywidualnym, pod kątem przygotowania też mocnego, motorycznego. Ten wybór tej siedemnastki na Ligę Narodów nie tylko wiązał się z tym, że braliśmy pod uwagę jakby umiejętności, możliwości zawodniczek, ale też z tym, że jeżeli ktoś potrzebował treningu indywidualnego, motorycznego czy technicznego, tak jak na przykład Weronika Centka czy Marta Ziółkowska, no to powiem szczerze, że woleliśmy jakby te dziewczyny zostawić w Szczyrku na tą pracę, bo no i tak mieliśmy świadomość, że większej ilości na przykład środkowych nie odgramy na tym turnieju, nie będzie ku temu możliwości. Zadam konkretne pytanie, czy w tej grupie nowych zawodniczek będzie Joanna Wołosz? My przed sezonem rozmawialiśmy z Asią, ona jeszcze grała wtedy w swojej lidze, w lidze mistrzów i no w tej rozmowie powiedziała, że potrzebuje czas na podjęcie decyzji. W późniejszej rozmowie, tak jak i teraz, też kilka razy rozmawialiśmy, no ona podkreślała, że potrzebuje przerwy. Te dwa ostatnie sezony były dla niej bardzo ciężkie ze względów zarówno pod względem jakby obciążeń fizycznych, jak i pod względem zdrowotnym. I ze względów osobistych chciałaby mieć przerwę od reprezentacji i prosi też o zrozumienie takiej jej decyzji. Nie ukrywa, że jest zainteresowana oczywiście udziałem w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, także tutaj Asia jest otwarta dla reprezentacji. Natomiast ja respektuję zdanie zawodniczki, zdanie Aśki, która była do dyspozycji naszej przez te wszystkie ostatnie sezony i no, brała udział już w kilku mistrzostwach Europy i chociaż wiem, że byłaby olbrzymim wzmocnieniem tego zespołu, to jednak nie może być tak, że no, na jednej zawodniczce będzie zawieszona gra drużyny narodowej. Aśka jest klasą samą w sobie, ale no, też musimy jakby respektować jej zdanie osobiste i myślę, że tutaj tak naprawdę stwarza się szansa dla innych dziewczyn. Dla mnie w tej chwili najważniejsze są te dziewczyny, które są obecne, te, z którymi trenujemy. Ja się teraz na nich koncentruję, o nich chcę rozmawiać. Gra w reprezentacji dla każdej z nich jest
olbrzymią szansą, a dla polskiej siatkówki jest szansą na wykreowanie kolejnej dziewczyny, która będzie mogła poprowadzić grę w reprezentacji, jeżeli Aśka z różnych przyczyn nie mogłaby tego zrobić. Jeśli chodzi o te plany przed Mistrzostwami Europy, to po rozpoczęciu zgrupowania potem wyjeżdżacie do Rumunii na sparingi, następne sparingi w Polsce z Belgikami i Niemkami, to jest przełom lipca i początek sierpnia. Jakich odpowiedzi będziesz szukał podczas tych spotkań sparingowych? Gdzie masz jeszcze wątpliwości, a gdzie już wiesz, że pozycja zawodniczek czy pewne rozwiązania taktyczne są ugruntowane i nie ma już potrzeby ich testować? Sprostuję tylko, że chyba z Rumunią też gramy tu u siebie i te wszystkie sparingi będą grane na miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o konfigurację, jeżeli chodzi o ustawienie zespołu, no my już tyle eksperymentowaliśmy podczas Ligi Narodów, że tutaj o eksperymentach nie ma mowy. My po prostu zamkniemy się i będziemy przygotowywać to w takim układzie osobowym, na jaki się zdecydowaliśmy, przygotowywać tą grę i tak naprawdę te sparingi będą może nie sprawdzianami, tylko będą sprawdzianami, jeżeli chodzi o naszą dyspozycję, ale raczej możliwością zgrywania się na układ, na który się decydujemy. Tu tak naprawdę no, najważniejszą rzeczą była dyspozycja jakby dwóch atakujących naszych, Magdy Stysiak i Malwiny Smarzek. Ta odwieczna gdzieś tam dyskusja, czy Magda ma grać na przyjęciu, czy ma grać na ataku. Wszystko zależy też od dyspozycji Malwiny. Malwina w tej chwili będzie przechodziła taką 3-tygodniową kurację, terapię, przepraszam, nie kurację, tylko terapię u profesora Domżalskiego. Będziemy starali się doprowadzić ją w 100% do używalności, tak brzydko kolokwialnie powiem. I to jest dla nas bardzo ważne. Jakby jej dyspozycja też determinuje nasze decyzje. Magda, jak pokazała, w ataku radzi sobie świetnie i czuje się znakomicie w tej roli. My te wszystkie aspekty bierzemy pod uwagę, mamy w głowie już ustawienie i po prostu będziemy, tak powiem potocznie, będziemy po prostu rzeźbić to jak najlepiej, żeby to funkcjonowało na Mistrzostwach Europy. Kiedy, bo może już podjąłeś decyzję, kiedy poznamy nazwiska zawodniczek, które 4 lipca zjawią się w Szczyrku? Tak, podjęliśmy tą decyzję, ale jeszcze mam kilka rozmów z dziewczynami, które właśnie trenowały w Szczyrku. Ja chcę określić się co do planów do nich, no bo zawężamy tą grupę tak naprawdę do 16 dziewczyn. I no w zasadzie jest tylko jedna pozycja, gdzie troszeczkę rozszerzymy tą selekcję. To jest pozycja środkowych. No dlaczego? Dlatego, że no Marta Ziółkowska w pierwszej części sezonu zmieniała swój stan cywilny i no nie do końca jakby brała w 100% udział w tych naszych przygotowaniach. Ania Stencel po wstępnych badaniach w COMS-ie okazało się, że jest potrzebna diagnoza. Ania przeszła u siebie w Rzeszowie te wszystkie badania. Na szczęście jest wszystko ok, jest w pełni zdrowia i w pełni, w 100% może uprawiać sport wyczynowy. To jest dla nas super informacja. I tylko jakby ta pozycja będzie rozszerzona, praktycznie na wszystkich innych pozycjach mamy zamknięte obsady. Muszę przyznać, że jeszcze musimy tu dodać o tym, że no, dwie dziewczyny z tej kadry, która była na WNL-u, jadą na Mistrzostwa Świata, to jest Martyna Łazowska i Karolina Druszkowska. A tak to w zasadzie wszystkie decyzje są podjęte. Na koniec chciałem Cię zapytać już o męską siatkówkę. Nasi siatkarze awansowali do półfinałów Ligi Narodów. No, jako trener, który przecież przez wiele lat pracował w męskiej siatkówce, na jakim miejscu zakończą biało-czerwoni rywalizację w Rimini?
Na pierwszym, zdecydowanie na pierwszym. Wydaje mi się, że są absolutnymi faworytami. Nie widzę zespołu, który miałby im zagrozić. Mijaliśmy się czasami. Widzę, że są zmotywowani, zdeterminowani i chyba chcą, ja mam wrażenie, powtórzyć tutaj sukces Stanów Zjednoczonych sprzed kilku lat, kiedy to Stany Zjednoczone wygrały i Ligę Światową, i Igrzyska Olimpijskie i pokazały, że w ciągu miesiąca można te dwa trofea zdobyć. I tego życzymy naszym siatkarzom, naszym siatkarkom przede wszystkim zdrowia, spokojnego przygotowania do Mistrzostw Europy, no i powodzenia podczas turnieju o Mistrzostwo Starego Kontynentu. Dziękujemy ślicznie, zrobimy wszystko, żeby ta reprezentacja pokazała, że walczy i pokazała się z jak najlepszej strony.